Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Zagotowało się w światku gamingowym ostatnio. Tak, przy czym no bardziej w światku twórców gier, to nie wiem, czy do graczy to jakoś bardzo dotarło, czy nie. Myślę, że trochę też, ale mogą sobie nie do końca... Tak, ale mogą sobie nie do końca zdawać sprawę tak naprawdę, tak powiem, z powagi problemu, tak? Dobra, co się stało? Słuchajcie, zdrożał dostęp do jednego z istotniejszych silników do gier. Co to w ogóle jest ten silnik? Silnik do gier to jest... Takie coś, żeby po prostu twórca gier nie musiał wszystkiego robić od zera. Czyli taka baza, gdzie jest opracowana, powiedzmy, mechanika i tak dalej. Wyświetlanie grafiki, animowanie modeli, wiesz, czasami fizyka. No, bardzo różne rzeczy, te silniki są różne, ale generalnie tak. 70% myślę roboty taki silnik po prostu zdejmuje. Zresztą nieprzypadkowo w zasadzie większość średnich gier jest robiona przy pomocy jakiegoś tam silnika growego, większość na Unity jak była do tej pory robiona. Dlaczego średnich? Bo bardzo prostą grę to można zrobić faktycznie bez silnika i to się da ogarnąć. A bardzo zaawansowane też często korzystają z silników ale gotowych, to ale... Są tak dalece zmodyfikowane, że możemy mówić o własnych. Tak. Nie? Na przykład Bethesda ma swój własny silnik. Redzi, jak robili Wieśki i Cyberpunka, to tam sobie swój silnik opracowali. Jest parę takich, tylko że oni też mają silnik, tylko po prostu no, mają własny wewnętrzny... Dokładnie. Taki... To jest po prostu coś, czego gracz nie widzi i po prostu deweloper, twórca gry opakowuje jakby ten silnik obrazkami, grafikami, postaciami i tak dalej, założeniami gry. Natomiast sama ta baza, ten rdzeń jest, powiedzmy, prawie że ten sam. I to szczególnie jest ukłon w stronę takich tych, powiedzmy, mniejszych wydawców gier, którzy tak, no, nie mają takich zasobów, żeby samemu właśnie silnik opracować. No tak, przy czym tak, no jeszcze silnik daje ci taką możliwość, że w zasadzie tą samą grę jesteś w stanie w bardzo prosty sposób wywalić na kilka platform. Teoretycznie bez zmiany można wyrzucić tą samą grę na PC-ta, na PlayStation i na Androida, chociaż oczywiście w praktyce no to trzeba będzie chociażby interfejs pozmieniać, no bo na telefonach musi być trochę inny, na konsolach musi być dostosowany z kolei do pada, wiesz, sterowanie jest inne. Tak, ale same te animacje i sam tak zwany gameplay to może być ten sam. Najpopularniejsze w tej chwili dwa silniki to był Unreal Engine, który, że tak powiem, wyrodził się ze znanej gry Unreal. To tak a propos właśnie, że to był wewnętrzny w sumie silnik, który powstał na potrzeby jednej gry, a potem firma to rozwinęła i stwierdziła, że sobie będą sam silnik sprzedawać. Wcześniej taka sytuacja była z Quake'iem, gdzie po prostu niektórzy może jeszcze pamiętają, a inni słyszeli. Zresztą nadal Quake, jeszcze gdzieś się gra w Quake'a, wiem, że są turnieje nadal organizowane. No Quake był taką mocno przełomową grą, która wprowadziła w sumie 3D do grania tak na ostro. No i też na silniku Quake'a cała masa gier powstawała. Wcześniejsze Call of Duty były na Quake'u, to tak wam mogę powiedzieć. Ale w tej chwili w zasadzie dwa wiodące silniki to był Unreal Engine i właśnie Unity. Unity był popularniejszy wśród mniejszych produkcji, bo miał bardzo korzystne zasady licencjonowania. Tam do pewnego poziomu sprzedaży to w ogóle nie trzeba było nic za tego płacić. No była jakaś tam licencja taka dla początkujących, tak, która była całkiem darmowa. No. Jak się przekroczyło jakiś tam poziom, no to tam się im jakieś opłaty dawało i tak dalej. No ale Unity z jakichś powodów, znaczy z jakichś, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Unity postanowiło zmienić licencję i zrobiło to w bardzo, znaczy jeszcze nie zmieniło, na razie zaproponowało. Ogłosiło, że to zrobi po prostu, że ma taki zamiar. No, zmieniło to w bardzo paskudny sposób, bo nie dość, że to wszystko poszło drastycznie do góry, to tam były na przykład takie ciekawe rzeczy, że były opłaty od instalacji, nie od zakupu. Czyli jeżeli na przykład ja kupiłem sobie gierkę, po czym ją zainstalowałem na PC-cie stacjonarnym, laptopie, tablecie, dwóch telefonach i nie wiem, i czymś tam jeszcze... No to się liczy jako tam 5 instalacji po prostu i od tego firma powinna do Unity zapłacić. Użytkownik zmienia komputer, instaluje na nowo. Tak. Znowu. I tutaj teraz popatrzcie, jak na przykład deweloper growy by podpadł środowisku graczy. Tak, to ja to sobie co po oni prostu... robią? Instalują, odinstalowują. Deweloper, czyli twórca gry jest w plecy i to ostro. No ale to była po prostu na razie tylko propozycja. Tak, ale jeszcze gorsza rzecz, którą Unity zrobiło, to że to miało działać wstecz. Au.
To znaczy, nie w sensie, że za już wcześniejsze instalacje wykonane, ale jeżeli nawet gra wyszła na przykład rok temu i była niby na starej licencji, to od tam godziny zero liczymy ją po nowemu i za każdą instalację na przykład. No i spowodowało to, jak to się ładnie mówi, shitstorm, i to bardzo poważny, bo zrozumcie, mniejszych, ale i większych też wytwórców. To jest kasa, tak? No więcej kasy dla twórców silnika, mniej kasy dla twórców gry. No. Tak, i to normalne. Biorąc pod uwagę, że no są gierki, które naprawdę ślizgają się po krawędzi i tak naprawdę sama gra na przykład nie zarabia, zarabiasz na jakichś dodatkach do gry, jakichś duperelach. No to... To nagle może się okazać, że wiesz, albo trzeba będzie na gwałt wycofywać gry ze sklepu, a to z kolei jest jakieś tam złamanie umowy, no bo jak ja sobie kupiłem grę i co, nagle nie mogę pograć? No co? Albo płacenie za instalację, to mogło się nawet skończyć już albo jakimiś bankructwami. Zresztą tam szykowały się jakieś pozwy zbiorowe przeciwko Unity właśnie o tą regresję, o to działanie wsteczne. To było chyba najbardziej kontrowersyjne, no bo to, że tam se ktoś zmienia... No ktoś, że podnosi opłaty, no wiecie, wszystko drożeje, ale tu jeszcze był jeszcze jeden haczyk, teraz będą trudne terminy finansowe, mianowicie prowizja dla twórców silnika miała być liczona nie od zysku na grze, tylko od przychodu. Tak, od kwoty, to, za którą wiecie, gra została sprzedana. Tu odsyłam was, że tak powiem, nie wiem, do serwisów finansowych, sobie sprawdźcie, jak nie znacie różnych To bardzo źle w sumie, ale no, przypuszczam, że ktoś może nie znać, to sobie zobaczcie. Nie zysk, tylko przychód. Znaczy, i no, to jest jeszcze gorsze w tym momencie. Generalnie jakby to weszło. Znaczy, no. Oczywiście, że to zawsze jest tak, że deweloperzy będą płakać, że strasznie. Każdy to tak by samo... chciał mieć więcej, no to jest normalne. Tak, natomiast tu faktycznie mogłoby się to skończyć normalnie bankructwem paru studiów mniejszych. Wycofaniem iluś tam tytułów po prostu ze sklepu. No i ogólnie niezłą zapaścią na rynku gier. I teraz tak, no Unity stwierdziło, że dobra, to tam trochę złagodzimy, ale jak tak naprawdę to nie powiedzieli. Myślę, że z regresji się wycofają, bo już nawet się szykowały pozwy sądowe, bo no, prawo niby nie działa wstecz. To jest Ameryka, więc tam różne rzeczy przechodzą, ale myślę, że to by mogło nie przejść, więc się z regresji wycofają, ale to też nie jest taka dobra wiadomość, bo weźcie pod uwagę, że tworzenie nawet średnio zaawansowanej gry to nie są miesiące, tylko to już się w latach liczy. No. Czyli te koszty, które ponosi deweloper, no to są też... Tak, i jeżeli ktoś jest na przykład na 70% ukończenia gry i postanowił ją zrobić na Unity i już wie, że nie zdąży gry wypuścić przed zmianą licencji, to jest, że tak powiem... No, w czarnej, tak? No. Bo zmiana w tym momencie silnika na inny, no to no jest... Nie, no bo to... Nie, no okej, dobra, modele, grafikę, wiesz, te no rzeczy tak, projektowe... No tak, ale to się trochę tak, jakbyś przy budowie domu chciał wymienić nagle fundament, no. Coś takiego, no. Tak, ja bym to tak mniej więcej porównał, żeby... Tak, ktoś może tłumaczyć, że przecież można to podnieść dźwigiem Można, no to no. Z grą tak samo wymienić silnik na tej samej zasadzie w grze, tak, no też by jest... się dało. No i no, myślę, że też wycofają się, bo są takie słuchy, że wycofają się też z tych dodatkowych opłat za każdą instalację. Po prostu będą liczyć jedna instalacja. Tak, że od zakupu po prostu. Od zakupu, a nie od tego, że na przykład zmieniłem, nie wiem, smartfona, grę wywaliłem, zainstalowałem na nowym, albo że chcę zrobić na złość, bo mnie deweloper growy wkurzył, bo nie wiem, dorysował... Znaczy wąsy. Oni najpierw stwierdzili, że nie, że oni zrobią tak, że będę po prostu nie od instalacji, ale od urządzenia będą liczyli. No tak, ale na jednym urządzeniu, wiesz. Ale no, to się właśnie okazuje, na ile jesteśmy w stanie urządzenie zidentyfikować, wiesz, ja pamiętam... To też jest takie do końca trywialne. Ja pamiętam Windowsy bodajże 7, które trzeba było rejestrować, bo wcześniej to już wystarczyło kod wpisać i cześć, to były chyba pierwsze, które tam przez internet trzeba było rejestrować. Tak, no i pamiętam, że po prostu w końcu kraka na to założyłem, bo każda zmiana na zasadzie, nie wiem, dopiąłem napęd DVD, bo nie miałem na stałe przypiętego, potrzebowałem, dopiąłem,
Okej, okay, powiedział, że znalazł nowy sprzęt, fajnie. Potem go odpiąłem i Windowsy stwierdziły, że się muszę na nowo aktywować, bo została zmieniona konfiguracja sprzętowa, tak? Bo raz zapiąłem napęd, potem go odpiąłem, czyli to były dwie zmiany, to już było dla niego za dużo, tak? Więc ta detekcja, które urządzenie jest nowe, a które nie jest nowe, to też może być taka, no, taka niefajna. No może być. I nie wiadomo, co będzie. Na pewno się zagotowało w środowisku twórców gier. Na pewno kawa się rozlała o tyle, że jak ktoś teraz będzie podejmował decyzję o nowym projekcie growym, no to... albo jest na samym początku tworzenia, to się ze 4 razy zastanowi, czy to robić na Unity. No i to Unity w tym samym też obrywa, no bo na pewno spadek zainteresowania tym silnikiem będzie. No, no i tutaj się pojawiają teorie spiskowe, że to było celowo, żeby po prostu wykończyć konkurencję, że tam Unity ma takie zadanie, żeby upaść sobie w tym momencie radośnie. Ale no to są teorie spiskowe, no to wiadomo, że no, nie wiadomo, jak to jest. Ciężko wyczuć. Wiadomo na pewno, że zarząd firmy Unity od jakiegoś czasu wyprzedaje akcje tej firmy, co jest jakąś tam przesłanką, no, tak? Znamienne, nie? No jest jeszcze też fajna teoria, tutaj Jeff Grubb z VentureBeat podał, że jego zdaniem po prostu oni chcieli podnieść cenę i zrobili najpierw wielkie boom. Rąbnięcie, a potem hej, wysłuchaliśmy was, podniesiemy, ale tylko trochę. I to trochę to jest ten poziom od początku zamierzony, tylko chcieli to zrobić, bo nie, no to wprowadzili no, no, no. podwyżkę, to by było podwyżki, a tak to ojej, straszne podwyżki, a nie, no nie takie straszne, tylko takie trochę będą. Nie, nie. No to normalna sprawa, no, wiesz, stosowana wielokrotnie no, przez, no, przez rządy teoria, polityków, no, a no, to, wojskowych zresztą też to bodaj... Gotowanie żaby tak, poniekąd, to się nazywa, u nas też to działa, w kraju już tam widać. To bodajże generał Patton stwierdził, że jeżeli potrzebował 500 czołgów, to zamawiał 1000, to wtedy była szansa, że 500 dostanie. Na nie? Czas. No, no to na tej zasadzie. No generalnie na razie sytuacja jest taka, że Unity no, wycofuje się jakby rakiem, no powiedzieli, dobra, to my na razie jeszcze no, czekajcie, pomyślimy, znaczy, jeszcze zastanowimy się. Dobrze, a teraz tak, jaki z tego wniosek dla, tak powiem, przeciętnego gracza, tak? No bo co się stanie, to się stanie, wpływu na to nie mamy, ale... Na przykład, i to bym mocno zalecał, jeżeli mamy do wyboru tą samą gierkę w podobnej cenie w serwisach, które są z DRM-em i są bez DRM-u, czyli takie, które... Znaczy konkretnie bez DRM-u to jest jeden, no tutaj będzie może reklama, no ale to jest GOG, tak? W GOG-u możesz sobie pobrać instalację, nie musisz to instalować tak jak w konkurencyjnych silnikach, że musisz klienta zainstalować i przez tego klienta się wszystko odbywa. W GOG-u, jeżeli masz kupione, możesz przez stronę pobrać normalnie pliki instalatora gry, trzymać, zgrać sobie to na dysk, pendrive czy cokolwiek innego. Bez dostępu do internetu, bez niczego sobie to można zainstalować i tego używać. I biorąc pod uwagę to, że może się tak skończyć, że nagle ileś tam gierek na Unity po prostu zniknie i wyleci ze sklepów, to ci, którzy mają takie instalacje, to sobie po prostu je mają, a ci, którzy korzystają z klienta, no to ich nie mają, nie? I znowu wychodzi, że jednak fizyczny nośnik jest najpewniejszy. Tak, tak, tak. Nie, no ale wiesz, no fizyczny nośnik, wiesz, no, no, można mieć, a nie korzystać, bo wiesz... No dokładnie, ale jako backup, nie? Tak, natomiast no tutaj, no wyjdzie reklama, no ale co zrobić, tak? Jeżeli mam za bardzo podobne pieniądze tą samą grę na, nie wiem, na Steamie i na GOG-u, to ja zawsze kupuję na GOG-u. Właśnie dlatego, że jest bez DRM-a i że zawsze w każdej chwili będę sobie mógł ją zgrać. No tak. Albo jak będę sobie chciał w nią pograć na działce, gdzie mam po prostu gówniany internet, to sobie ją zgram na pendrive'a i zaniosę. Powinni ci teraz za to zapłacić, a skubańce na pewno nie zapłacą. No raczej nie zapłacą. Smuteczek, no, wiesz, no. Smuteczek to chociaż no dajcie dobra, ale jakieś łapy w górę, żebyśmy coś z tego mieli, z tego naszego gadania. Popieramy polskie firmy, GOG akurat jest polski, więc... No to patriotycznie tak teraz. No. W każdym razie no, trzeba się też z tym liczyć. Jest pewne niezerowe ryzyko, że w ślad za Unity pójdą pozostali twórcy silników. No mogą pójść, a inna sprawa jest taka, że gry mogą zdrożeć. Dlaczego? No profilaktycznie jakby twórcy gier sobie wkalkulują w cenę gry to potencjalne ryzyko związane ze wzrostem kosztów stworzenia tej gry.
No może tak być. No to też trzeba taki scenariusz brać pod uwagę. Z trzeciej strony jest rozwijany darmowy silnik, który jest celowany jako bezpośrednia konkurencja dla Unity. On w tej chwili, i to jest taki, no taki typowo z linuxowego projektu się to wyrodziło, czyli wszystko na open source i tak dalej. Z tego co czytałem opinie, to do gierek 2D to się nadaje nawet lepiej niż Unity. No jeżeli chodzi o 3D, no to jeszcze może kwestia brakuje. Czasu też. Może się też tak okazać, że cała ta afera z Unity spowoduje skokowy wzrost zainteresowania tym darmowym silnikiem i nagle ludzie się przyłączą do jego rozwijania. I będzie ten rozwój bardzo szybki. I będzie fajny, fajna darmowa alternatywa, tak jak w tym momencie, no wiesz, to tak jak było z Linuxem. Linux naście lat temu był traktowany albo jako zabawka dla jakichś nawiedzonych studentów, albo system dla bidoków, co ich nie stać na Windowsy. A w tej chwili jest to zupełnie poważny system stosowany przez duże firmy. Nawet Microsoft go stosuje bez zająknięcia. A tak naprawdę w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że większość z Was ma go w smartfonie. No tak, no bo przecież Android to jest Linux, nie? No, to tak jak kto nie wiedział, to się właśnie dowiedział. No, no i dobrze, bo trochę za długie to nasze gadanie, z którego w sumie niewiele wynika, ale... No, ale tak informacyjnie, no chcieliśmy Wam o tej historii opowiedzieć, bo może nie każdy ktoś tam może usłyszał, a mu się nie chce czytać. Jak nagle poznikają Wam gierki w sklepie, to nie bądźcie zdziwieni. Jak nagle zobaczycie, że gierki jakoś tak zaczęły dziwnie drożeć, to też się nie dziwcie. To też będziecie wiedzieli dlaczego. No dobra, to co? To do zobaczenia. No, cześć. Trzymajcie się.